Nagranie i produkcja Studio Plac. Agnieszka Bukowska i Mateusz Derkacz zapraszają na podcast Coffee Spot z Polska. Rozmowy o kawie specialty, kawiarnianej kulturze i biznesie oraz o trendach, które będą kształtowały przyszłość branży. Witamy w kolejnym odcinku podcastu Coffee Spot z Polska. Naszą gościnią jest Maja Musznicka Janiec, badaczka trendów w Trendify, Trendify Lab, ale także współtwórczyni Milk and Sun, Kumaj Podróże, fotografka. Cześć, Maja. Cześć, cześć. Witam, dziękuję za zaproszenie. Cześć, Maja. Zaczniemy tak tradycyjnie jak zawsze. No ja czyli... się, zacząć od tego, żeby zauważyć, że Maja jest ubrana pod kolor okładki. Bardzo to doceniam. Dokładnie. <toddź> 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 To co, jaka była twoja pierwsza kawa w życiu? Pamiętasz taką? Wiecie co, nie pamiętam. Wydaje mi się pierwszej, ale wiem, że takie początki to jednak była taka rozpuszczalka. Czyli jednak jak większość. Klasyczek, myślę te takie trzy w jednym też były grane, także tutaj was niczym chyba nie zaskoczę. Tak zaczynałam. Myślę, że jakbyśmy zrobili statystyki pierwszych kaw naszych gości, to trzy w jednym jest bardzo, bardzo mhm, popularne. Ale ja jakby to wspominam dobrze, ona mi smakowała wtedy, więc... To najważniejsze. Byłam ostatnio Maja na twoim webinarze, który mnie mega zaciekawił, i chciałabym w tym około Blackwickowym czasie, który jest powiązany no, z ogromną sprzedażą, porozmawiać o sobą, o fenomenie first places i używania kawiarni w jakby o takiej nowej roli kawiarni. Ale super by było, gdybyś najpierw naszych gości mogła trochę wprowadzić do tego, o czym mówiłaś już właśnie na tym swoim webinarze um, o tych trendach w hospitality, o tym, co tam się teraz dzieje, um, co doprowadziło trochę do tego zaistnienia third places. Myślę, że Musimy właśnie zacząć od tego, w jakim momencie jako społeczeństwo jesteśmy, bo trendy w Hospitality tak naprawdę są odzwierciedleniem tego, czego my jako społeczeństwo i my jako jednostki potrzebujemy. I często jakby świadomie tego potrzebujemy, ale też często nieświadomie to, co się dzieje gdzieś tam w tych naszych potrzebach. I, i tych trendów w Hospitality jest naprawdę dużo, które są odzwierciedleniem tych takich właśnie społeczno-kulturowych, czy nawet technologicznych trendach, bo można by powiedzieć, że w sumie jak technologia wpływa na Hospitality, a wpływa w ogromny sposób, chociażby mm, także. Pojawia się duży trend na personalizację albo nawet na taką hiperpersonalizację, czego możemy szukać odzwierciedlenia w świecie cyfrowym, bo tam jednak żyjemy po prostu pośród algorytmów, które tak dobrze wiedzą, czego my potrzebujemy, więc yy, świadomie lub nieświadomie szukamy też tej personalizacji w takim prawdziwym życiu. Yy. I, I tutaj nawet dalej ciągnąć ten wątek, właśnie to prawdziwe życie to też jest coś, czego nam w tym zdigitalizowanym świecie brakuje, czyli tych prawdziwych relacji, prawdziwych połączeń, takiej y, autentycznej społeczności, bo no, umówmy się, media społecznościowe gdzieś tam dość mocno zabiły y, ideę prawdziwych społeczności i tak, jak był czas, kiedy byliśmy zachłyśnięci tym, co się dzieje w świecie cyfrowym, tak teraz pojawia się taki aha moment, gdzie widzimy, że okej, okay, jednak te relacje w świecie prawdziwym są bardziej takie dla nas dobre i realne. No i właśnie bardzo często te trzecie miejsca są odpowiedzią na to. Więc to, ta, ta potrzeba życia w offline, odłączenie się i takie bycie, bycie tu i teraz. Pośród ludzi, którzy, którzy są prawdziwi, którzy nie są awatarami, tylko po prostu możemy, no może nie, że ich dotknąć, ale jakby czujemy ich taką prawdziwą, ich, ich prawdziwych w tej przestrzeni, to jest na pewno coś, co, co jest tym trendem w Hospitality. I generalnie taka autentyczność i tworzenie miejsc, które no już nie są tymi miejscami z Instagrama, wydaje mi się, że już to, to minęło, wiadomo, 嗯。Mm. W, w głowach mamy takie różne wizje, jak stworzyć coś, żeby ładnie wyglądało, mhm. bo takie miejsca widzimy w sieci, ale mam wrażenie, że, że jakby nadchodzi taka kolejna fala miejsc, które, które, które chcą być autentyczne, jakby przez to, jacy są właściciele, albo po prostu jaka nie wiem, jest na przykład dana lokalizacja, także gdzieś szukanie takich innych pierwiastków, no i tutaj od razu zahaczyłam o kolejny trend, czyli ta lokalność i, mhm. i, i taka. Mm, Bym powiedziała, hiperlokalność, czyli nie skupiamy się tylko, że jesteśmy jakby z danego miasta, tylko jakby z danej ulicy i szukamy takich rzeczy, które, które gdzieś tam są e, takim elementem wyróżniającym dla, dla danego miejsca. Także też tego na pewno będzie więcej. E, co jeszcze? Mm. Mi jeszcze utkwiło jak w pamięci z swojego webinara o tym, jak y, y, mówiłaś, że y, wykorzystujesz teraz bardzo nieoczywiste przestrzenie, też y, takie, do, które nagle stają, starają się miejscami gdzieś wellness, i takie też łączenie brandów, które gdzieś y, pozwala im się na... tak, wzmacnia się wzajemnie. Mhm. Tak, no to jest właśnie też kwestia, którą na pewno warto obserwować i, i, i będzie tego więcej, czyli takie nieoczywiste połączenia, takie coś, co nas może zaskoczyć, coś, co jest z jednej strony czymś świeżym, ale czymś, co nas będzie przyciągać, więc tutaj mamy na pewno ten wątek, o którym powiedziałaś, czyli well-beingu, czyli chcemy być w miejscach, które nas wprowadzą w taki dobry nastrój, no mamy też ogromny taki zwrot w całym Lifestyle'u i trendach związanych z Lifestyle'em, że e, miejsca będą m, szukały, m, będą nas wspierały w tym, żebyśmy się czuli jak najlepiej. I to właśnie może być przez to, od, przez to odłączenie czy, czy przez takie nawet nie wiem, stworzenie e, wnętrza bogatego w rośliny, chociaż też już ten powiedzmy trend na rośliny przeminął. One są, ale już nie są pierwszym graczem. Także łączenie i takie nieoczywiste połączenia też no ja jestem ogromną fanką obserwowania tego co się dzieje w krajach skandynawii albo gdzieś Holandia, Belgia, że kościoły stają się takimi mhm. nowymi przestrzeniami, które łączą ludzi i byłam jakiś czas temu w Kopenhadze w takim miejscu, które się nazywa Absalon. Jest fenomenalne, jest fantastyczne, bo jest to taka jakby z jednej strony trochę dom kultury, trochę świetlica, jest tam knajpa, jest tam silent disco, można oczywiście wypić dobrą kawę, dobre drinki, są bardzo długie stoły, które mają Integrować społeczność i to jest też taki kluczowy element, który warto mieć na uwadze, że te miejsca mają łączyć i ideą jest to, żeby osoby, które się nie znają, też nie bały się usiąść do tego stołu i po prostu zagadać. Czyli takie znowu to community, community, no też no, no właśnie w tej przestrzeni, która jest nieoczywista, no bo wiadomo, kościół nam się gdzieś z czymś innym kojarzy. A, a też warto na to w sumie spojrzeć w, poprzez to Third Places, bo kościół jest traktowany jako takie miejsce, a jakby w tych czasach, no to kościoły albo nie wiem, biblioteki, no tych funkcji nie spełniają, więc powiedziałabym, że następuje taka jakby nawet redefinicja tych miejsc trzecich, że one gdzieś tam... To może zdefiniujmy je najpierw Domówmy jeszcze w... sobie. W sumie tak, może właśnie wyjdźmy, wyjdźmy od początku. Twórcą tego pojęcia jest Ro... Roy Oldenberg, nie pamiętam. Dodamy w komentarzu. Dodamy w komentarzu, ale koncepcja powstała... w. W latach osiemdziesiątych, i określam miejsca, w których e, powiedzmy jako, jako jednostki przebywamy. Miejsca pierwsze to jest nasz dom, miejsca drugie to jest praca, miejsca trzecie to jest. To wszystko, co jest gdzieś pomiędzy, czyli coś, gdzie budujemy relacje, gdzie możemy się niezobowiązująco spotykać, gdzie spędzamy ten wolny czas i tak jak wcześniej właśnie sobie powiedzieliśmy, że to często były, nie wiem, kościoły, biblioteki czy parki. A teraz no te miejsca niekoniecznie pełnią taką funkcję, więc te miejsca trzecie przeżywają taką e, trochę zmianę i, i takiej. Mm, Identyfikacji na nowo bym powiedziała. No też tworzą trochę takie społeczności, bo y, dla mnie to jest super, że zawsze jak gdzieś jeżdżę albo gdzieś spędzam już tak trochę, nie wiem, dłużej y, więcej czasu, nie wiem, typu na parę tygodni gdzieś przyjeżdżam, to zawsze jak pójdę do kawiarni, to jestem w kawiarni Specialty, to wiem, że spotkam tam ludzi, którzy są do mnie podobni i którzy, mm -hmm. z którymi będę mogła jakby łatwo wejść w interakcję. I, I to mi się w ogóle bardzo podoba w idei kawiarni Specialty jako tego, tego, tego trzeciego miejsca, że. Y, można, ułatwiają one budowanie, budowanie więzi. Tak, dokładnie, właśnie to, co powiedziałeś, że łączą podobnych ludzi i to jest ideą generalnie tych miejsc trzecich, że obojętnie, czy to będzie kawiarnia, speciality, czy jakiekolwiek inne miejsce, to jednak tam znajdziemy osoby podobne do nas, więc e, nawet tak nieświadomie możemy tam iść i szukać osób, które, które gdzieś tam będą e, podobne do nas, i to jest też. Trend, który, który jest mocno zauważalny, czyli Poszukiwanie nowych znajomych, nowych przyjaciół, bo żyjemy w czasach, w których no, panuje ogromna epidemia samotności. Epidemia samotności spowodowana no, w dużej mierze tym światem cyfrowym i tym takim odłączeniem się od, od, od prawdziwych relacji. I znowu następuje ten zwrot, że okej, okay, coś jest nie tak, że w sumie potrzebujemy tych prawdziwych relacji. No i gdzie, gdzie, gdzie możemy je znaleźć? Jest coraz więcej takich miejsc nawet skierowanych do osób na przykład takich 30+, plus, określanych jako takie kluby towarzyskie. Mm -hmm, I, mm -hmm. I tam jakby wprost w komunikacji jest powiedziane, że tak, że tutaj możesz pracować, ale możesz też poznać nowe osoby, możesz wpaść na kawę, możesz przyjść na jogę. I jakby to jest twoja... Przestrzeń, w której, w której możesz funkcjonować, I, i, i bym powiedziała, że w mojej opinii to jest trochę taka e, definicja tych, tych nowych miejsc trzecich, że ona się trochę może zaciera właśnie z, ta, z taką funkcją, że tam. Pracujemy, ale jednocześnie poznajemy nowe osoby i, i budujemy te społeczności. Yy, także także no, dzieje się tego coraz więcej, i myślę, że, że warto obserwować, bo kawiarnie speciality też się na to bardzo otwierają. Mm -hmm. No właśnie. Co, jakie cechy kawiarni wpływają, że one tak dobrze e, dostosowują się do tego? I też, co zmienia się w relacji. Mm, Klienta albo raczej gościa kawiarni z baristą, I czy zauważasz jakąś zmianę tej relacji i, i dlaczego kawiarnie tak dobrze się w to wpasowują? No przede wszystkim bym powiedziała, że te kawiarnie speciality no one się cechują ogromną autentycznością, a jakby to już powoduje, że my wchodząc tam wiemy, że Spotkamy osobę, która będzie otwarta i z którą możemy wejść w jakąś relację. Także na pewno to, to jest to i też ta otwartość na eksperymentowanie i na nowe, bo mhm. na pewno to są miejsca, które ok, otworzyły się jako miejsce z kawą, ale można tam też. Na przykład wieczorem przyjść na drinka albo można rano kupić fajne pieczywo. Więc te miejsca bym powiedziała, że one też obserwują trendy i słuchają tego, co się dzieje w świecie. Słuchają Piszemy o tym w przewodniku zresztą. Słuchają swoich gości i odpowiadają na to. I coraz częściej widzimy takie sytuacje, że pojawiają się jakieś różne eventy i to wiecie jest tak popapy miejsce które ma dwa metry kwadratowe a robi event na 50 osób na przykład więc, mm -hmm. więc takie szukanie nowych rozwiązań które są w dużej mierze dla tej lokalnej społeczności mm -hmm. które nie są dla osób z całego kraju tylko po prostu dla, dla gdzieś tam tych 50 osób które się gdzieś tam przecinają każdego dnia mm -hmm. no i mamy tą autentyczność kawiarni mamy tą te wszystkie pozytywne konotacje które wzbudzają third places no i na to wchodzą marki, które chcą to wszystko wykorzystać i jakby trochę na tym... Spieniężyć. E, no, z pieniędzmi. <laughs> e, no i właśnie, e, jak w ogóle, twoim zdaniem, doszło do tego połączenia? E, co, ono, co ono markom daje? E, I może trochę porozmawiajmy o tym, e, o tych początkach, first places, znaczy na zasadzie tych pierwszych miejscach. Nie mówię teraz, że musimy konkretnie opisywać marki, ale e, może lokalizacje, o tym właśnie nie nie wiem, gdzie, gdzie tego szukać, początków? Myślę, że to na pewno się pojawiło razem z taką potrzebą doświadczania i poczucia czegoś więcej, że to miejsce. Na przykład nie jest tylko butikiem czy koncept storem, tylko po prostu daje coś więcej swoim gościom i szukanie takiego, mom, takiego elementu wyróżniającego się, ale też właśnie ta kwestia, o której wcześniej rozmawiałyśmy, że no nawet banki, miejsca, które nam się raczej kojarzą z tym, żeby przyjść, załatwić jakąś sprawę i wyjść, też próbują cały czas ym, stać się takim miejscem, w którym możemy spędzać czas, w którym możemy zatrzymać się na kawę albo, w którym możemy popracować, więc myślę, że chęć takiego e, myślenia, może trochę poza schematem i szukania nowych możliwości. Nabranie też takiej ludzkiej twarzy, nie? Dokładnie, tak. Właśnie I tutaj znowu znowu ta, ta autentyczność, że, e, że my w sumie, mimo że jesteśmy brandem, to jesteśmy tacy jak ty i jesteśmy też... E, też jakby człowiekiem, który lubi w taki, a nie inny sposób spędzać czas, więc tutaj myślę, że się nałożyło kilka takich właśnie trendów, czyli i ta autentyczność, ale zwłaszcza teraz to ta potrzeba doświadczania, czyli ponownie odwołam się do świata cyfrowego, który no, gdzieś tam ogranicza takie doświadczenia różnymi zmysłami. Więc, więc my poszukujemy czegoś, co po prostu zapewni nam więcej takich możliwości, czyli E, oprócz tego, że na przykład w jakimś e, butiku możemy przymierzyć te ubrania, no to możemy też, nie wiem, poczuć zapach kawy, a mm -hmm. no umówmy mm -hmm. się, zapach kawy zawsze nas wprowadza w dobry nastrój, więc... Jaki zapach, zapach pieczywa. <laughs> <laughs> tak, 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 więc, więc to takie działanie wielo, wielopoziomowe i też takie próby dotarcia, mm -hmm. bo e, może być tak, że nie w każdym miejscu ta kawiarnia w butiku się sprawdzi. Właśnie... E, Zastanawiałam się o tym nad tym dość mocno i, i wydaje mi się, że zupełnie jakby inaczej wygląda picie kawy w butiku, gdzie jest na przykład cisza, a ty, no nie wiem, usiądziesz z koleżanką i będziesz... Nie masz tego backgroundu. Dokładnie, a ten, a ten background jest bardzo ważny, żeby, żeby gdzieś tam opowiedzieć, ale z drugiej strony to też nie jest taka kawa, na którą się umawiasz z koleżanką, że będziesz e, opowiadać co u ciebie, tylko bardziej umawiacie się na przykład na zakupy, tu do jednego sklepu wejdziecie, tutaj do drugiego e, i ta kawa jest gdzieś tak przy okazji pomiędzy, ta kawa pewnie nie jest w dwójkę, tylko też z osobami, które pracują w tym miejscu, Miejscu, więc jest taka jakby. Y, bardziej otwarta, mm -hmm. że to nie jest mm -hmm. takie, że po prostu siadasz i się zamykasz, albo nie wiem, pracujesz w, w danym butiku. No to myślę, że to się na pewno nie dzieje jeszcze. Ale też może być takim momentem chwili dla siebie, nie? Że jakby tak. sobie idziesz na zakupy mm -hmm. i nagle stwierdzasz, że potrzebujesz po prostu odpocząć od bodźców. Od tej, yy. I, I taka kawa z samą sobą to może Dokładnie. być, mm -hmm. bo, bo też podejrzewam, że y, osoby pracujące w butiku nie będą na siłę po prostu chcieć z Tobą nabijać. A może dla że powiem Ci o nowej kolekcji. <grymne> ja. Miejmy nadzieję, że tak się nie dzieje, ale na pewno jest to y, bardzo taki ciekawy zwrot akcji, który też będzie y, y, ewoluował, i już ewoluuje, że oprócz tej kawy, no to pewnie za jakiś czas będziemy mogli się napić innych jakichś ciekawych napojów, czy na przykład y, jakiś. Y, y, na no tak, i tak. Także że po mhm. prostu takie próby. Ale mówię, te, te kawiarnie mimo wszystko funkcjonują w takim innym. Innym stylu spędzania czasu z tą kawą, aniżeli yy, w kawiarniach speciality. No mhm. i wydaje mi się, że one mają to, kawiarnie specialty mają podwójną trochę rolę. Bo z jednej strony są, po pierwsze kawiarnią w butiku, więc dają tą chwilę wytchnienia i to odbudcowanie <kuh> i tak dalej, ale po drugie, są jednak kawiarnią specialty, czyli produktem premium, mhm. który w jakiś sposób może. Mm, w, w oczach konsumenta podnieść jakość Twojego produktu, twojej, twojej marki. Więc to chyba też się wpisuje w ten drugi trend, o którym mówiłaś, tego łączenia się. Tak, bo mark to, no, to, to też w dużym stopniu pokazuje jakieś takie DNA marki, albo to, w jaki sposób ona się chce pozycjonować. Bo jeżeli w danym sklepie jest kawa speciality, no to zakładamy, że naszym klientem jest osoba, która wie, czym jest taka kawa przede wszystkim i że ona jest otwarta na to. A no mówię, dawanie nowych doświadczeń jest zawsze in plus, i to jest coś, czego na pewno nie należy się bać, tylko należy szukać takich rozwiązań, które dla naszej marki będą ciekawe, ale coś, co też zawsze powtarzam, to warto szukać tych rozwiązań też nawet poza swoją branżą i poza swoją bańką. No, żeby też zaraz nie było, że po prostu każdy, kto ma Concept Store, będzie tam serwował kawę, bo, bo to po prostu się, wiecie... Straci tam... swoją moc w tym momencie. Dokładnie, więc, więc szukajmy albo właśnie możemy, nie musimy mieć totalnie w ogóle butiku, czy no, możemy mieć zupełnie inny punkt jakiś, który jest miejscem usługowym i tam może właśnie tę kawę speciality mieć. Czy? Warsztat samochodowy. No na przykład. <laughs> Dokładnie. Ale wiecie, no, jest wiele takich kawiarni, które otworzyły, na przykład Fatwa, otworzył się obok Barbera, tak. bo ludzie stali mhm. w kolejce. Mhm. Są kawiarnie speciality, które otwierają się w Krakowie na przykład w, w powierzchniach coworkingowych, w przestrzeniach coworkingowych. Już w 2018 roku w Coffee Spotsach opisywaliśmy Kawiarnie w banku właśnie to było wtedy w Katowicach. No a teraz, głównie teraz ta, ten boom dotyczy, dotyczy odzieży, bo znaczy marek odzieżowych. Bo od kilka miesięcy temu otworzył się showroom Ansuera, w którym, w którym jest kawiarnia Coffee Desk. I mam wrażenie, że po tym, jak grzyby po deszczu, zaczęły po prostu pojawiać się inne takie miejsca w Warszawie. Nie tylko w Warszawie, ale o tym właśnie pisaliśmy niedawno w newsletterze, w newsletterze Coffee Spot z Polska. Że w takich nawet mniejszych butikach nagle pojawia się mały ekspres do kawy, mały mokamaster, i, I można sobie po prostu usiąść, zamówić tę kawę i um, i mieć po prostu taki miły czas. Tak, taki miły czas, i też sobie nawet teraz pomyślałam, jak o tym mówiła, że to też wspiera takie nasze bycie tu i teraz, i bycie tak w, te, w tym offline, bo jesteśmy na zakupach, więc raczej nie będziemy po prostu cały czas zaglądać do tego telefonu, więc. No i też kolejna rzecz, takie wspieranie takich mikromomentów radości, czyli no kawa zawsze cieszy, przynajmniej mnie. mnie i... w pierwszej połowie dnia, bo potem już zaczyna tak wie. Anxiety. <laughs> <laughs> Więc jeżeli y, jesteśmy w jakimś butiku, który lubimy, i nawet Nieważne, nie czy coś kupujemy, czy nie, ale mamy ten miły czas i jeszcze ta kawa speciality no to naprawdę to jest moment, który może być takim highlightem w ciągu całego dnia y, który ma różne wyzwania i, 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 i który jakby doświad, no, dostarcza nam wiele różnych emocji. No to właśnie ta kawa, która nie jest y, wypita w tym miejscu, gdzie zawsze, tylko gdzieś indziej może być no, jednym z fajniejszych elementów w ciągu dnia. Hmm. Mhm. A myślę, że. Pamiętny rok 2020 i pandemia przyczyniła się do szybszego rozwoju tego trendu, że ludzie jednak zobaczyli, jak wygląda świat online i bardziej teraz doceniają te momenty w prawdziwym świecie. Myślisz, że, że ta pandemia jakoś zadziałała? No tak, bo no, żyjemy w takim hybrydowym świecie, gdzie no, nie zwracamy uwagi na to, co się dzieje online, co się dzieje offline, już mm -hmm. jakby te ciągłe powiadomienia, które otrzymujemy. To jest coś, co powiedzmy się stało naszą codziennością, coś, co nas... Y nie dziwi, ale często nas męczy, więc myślę, że gdyby nie pandemia, to to by się pojawiło, ale pewnie później. A tu mhm. po prostu wszyscy gładziutko weszliśmy w te wszystkie spotkania na Zoomie i tak dalej. I myślę, że każdy po prostu w pewnym momencie miał, miał tego dość, więc jednocześnie przyspieszył się ten trend właśnie tej hybrydowości, ale jednocześnie ta potrzeba wyjścia do prawdziwego życia też się przyspieszyła. I ta, jakby Świadomość i zorientowanie się, że hej, coś jest nie tak, mimo wszystko. Mm -hmm. um, mi się wydaje, że pierwsze koncept y, story, nie wiem, w Berlinie czy w Londynie, y, były już przed pandemią, w sensie gdzieś, nie wiem, Teraz może się mylę, ale wydaje mi się, że wóz to nie tak. Tak, na, to, pewno, to było, był. na, na pewno był. Na pewno był przed i e, no to też takie było trochę wychylenie się w przyszłość i spojrzenie, jak mogę dotrzeć do moich klientów w inny sposób. Uh -huh, I uh -huh. tak samo e, Mitte Garden też jest świetnym przykładem, bo tam oprócz kawiarni też można przyjść na zajęcia jogi albo na, na wystawę sztuki, albo na e, obejrzeć kolekcję ubrań jakichś lokalnych artystów, więc takie. No Cały czas poszukiwanie, ta otwartość jest, myślę, tutaj kluczowa. A w kawiarniach speciality no, mamy naprawdę ogromne pole do działania. Jakkolwiek nie, nie prowadzimy nawet małej kawiarenki, to też takim miejsc, taką możliwością jest nawet wprowadzanie różnych merczy, co się dzieje w sumie na całym świecie. Gdzieś nawet przeczytałam, że w Nowym Jorku to już po prostu każda kawiarnia speciality ma no swój wszystko. merch mhm. i to już, już tego jest może właśnie trochę za dużo. Tworzę ale tą subkulturę w ogóle tego tej 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 marki. tej tego, tego tej firma Przez ten merczy. Tak, tak. Z mhm. Ale z drugiej strony um, trochę jest tak, że sprze jakby sprze sprzedaże nawzajem się wzmacniają. Nie? Mhm. Że z jednej strony mm, ta kawiarnia pojawia się w butiku i dzięki temu sprzeda sprzedaje się więcej na przykład nie wiem, ubrań, ale z drugiej strony ta kawiarnia też może nie wiem, wystawić swoje paczki kawy, albo jakieś właśnie swoje mercze, albo w ogóle we współpracy zrobić jakieś, jakieś produkty mhm. i znowu mamy za, za to przenikanie się światów, które. Tak, ja myślę, że um, to które... jest y, kierunek, który, no, warto obrać takie przenikanie się i na. Nawet w obrębie y, naszej lokalizacji, pomyśleć, z kim możemy. Z naszego miasta współpracować, skrosować się, albo jakiego lokalnego artystę możemy wesprzeć i na przykład zrobić jakiś wernisarz u siebie, żeby, żeby tę społeczność zgromadzić. Społeczność, która z jednej strony nas zna, bo do nas przychodzi, ale z drugiej strony nas nie zna, bo zna tylko tego artystę. Czyli takie właśnie krosowanie się i, wy, i po prostu wychodzenie z. Mm, Wy, wychodzenie z, z, inicjatywą? z tak z inicjatywą no takie szukanie szukanie niekoniecznie bym nawet powiedziała kopiowanie tego co się gdzieś dzieje ale skupienie się na tym co ja w danej lokalizacji znając dane osoby mogę zdziałać żeby gdzieś tam po prostu moja kawiarnia była bardziej unikalna jednocześnie właśnie na przykład zrzeszając te społeczności Zaraz wracamy do rozmowy. Ale czy wiesz, że przewodnik Coffee z Polska możesz zamówić na stronie www.coffeespots.pl? www.coffeespots.pl Ja w ogóle przed podcastem chwilę rozmawiałam z, z Kamilem Zansura i właśnie um, zapytałam go o, o to, jakie były... Cele w ogóle powstania tego, tego showroomu. I on po pierwsze właśnie mówił o tym, o czym przed chwilą już rozmawialiśmy, że było takim zwieńczeniem strategii zmieniania marki na, na bardziej premium, co, co właśnie kawa specialty może dać. Ale też dużo mówił właśnie o tym, że taki showroom. Powstaje jego przeciwwaga do, do tych klasycznych, tłocznych, przebocowanych miejsc, gdzie zwykle jesteśmy przyzwyczajeni robić zakupy. I trochę bym chciała posłuchać o tym, jak uciekamy z tych galerii handlowych i jak. Szukamy miejsc z mniejszą ilością bodźców. Jak to wygląda z Twojej perspektywy? Mm, to tak, to jest w ogóle świetny wątek, także super, że to poruszyliście, bo żyjemy w naprawdę przebodźcowanym świecie, i to w świecie online i w, i w świecie offline owym. Po prostu z każdej strony te bodźce do nas docierają i szukamy miejsc, które dadzą nam odrobinę wytchnienia. To nie musi być miejsce, gdzie my spędzimy 5 godzin w spa, tylko po prostu miejsce. Gdzie usiądziemy na moment, będziemy się mogli wyciszyć, będziemy na przykład w otoczeniu roślin, pijąc kawę, e, i będziemy mogli odpocząć i się na chwilę zatrzymać. I e, no, centra handlowe są takim miejscem, które y, z reguły gdzieś tam. Tych, tych bodźców tam się pojawia więcej, więc stworzenie przestrzeni, w której możemy się na chwilę wyłączyć, no będzie potrzebne. I takie przestrzenie czy to w centrach handlowych, ale też w innych miejscach, będą powstawały, bo to przebodźcowanie będzie coraz częstszym problemem, także na pewno. Jest to, wydaje mi się, taki fajny zwrot ku, ku osobom, które przychodzą do tego sklepu. I jest to wspieranie właśnie tego well -beingu. A jest to też taki y, trend, który, który widzimy w najróżniejszych, y, najróżniejszych miejscach. Bo na przykład często konferencje... No, często, przesadziłam, niekiedy... <śled> Inaczej, coraz częściej konferencje, które dają ogrom bodźców, bo i jakby bodźców, że słuchamy, ale też przetwarzamy jakieś te treści, które usłyszeliśmy, pojawiają się wątki takie jak strefa ciszy albo jakaś medytacja na koniec. Wiadomo, jest to taki mimo wszystko nadal w niszy, ale pokazuje to, że, że coraz więcej osób jest świadoma tego, że. To my, jako na przykład organizator, albo jako właściciel miejsca, musimy zadbać o to, żeby, żeby ta strefa się pojawiła, bo no, przestrzenie miejskie niekoniecznie wspierają w tym. Więc, jeżeli jesteśmy świadomą marką, to zastanówmy się, w jaki sposób możemy pomóc w tym takim odpoczynku. Mm -hmm. Co Twoim zdaniem się będzie działo dalej z Swerve Places? W jakim kierunku to będzie, to będzie szło? Myślę, że no to budowanie społeczności, bym powiedziała, że to jest taka przestrzeń, która ma ogromny potencjał, żeby nawet... To nie muszą być wielkie społeczności. Tu bardziej chodzi o takie mikrospołeczności, lokalne społeczności, bo to jest też taki kolejny trend, który odpowiada na to, że te wielkie społeczności skupione, nie wiem, wokół wielkich marek niekoniecznie się już sprawdzają, więc lepiej się skupić na takich mniejszych społecznościach, na jakichś takich... Grupie osób, które mają jakieś może specyficzne zainteresowania, i gdzieś tam wokół nich budować narrację. Ja też z ciekawością obserwuję, jak te miejsca, jak kawiarnie, speciality odnajdują się w kontekście takim bycia nieformalnym coworkingiem. Mm -hmm. I teraz jest jakby... O, może porozmawiamy trochę na ten temat, bo to jest bardzo to jest taki bardzo kontrowersyjny. kontrowersyjny temat w naszej branży. Na temat znaczy to, to, czy, czy pozwalać, czy nie pozwalać, mm -hmm. czy robić strefę wyłączoną z, um, z użytkowania tych laptopów. W, w, w berlińskim Five Elefancie jest zakaz używania laptopów w weekendy. U, u, u naszego Krzysia w Storze są strefy wyłączone. One, z, z korzystania i no z jednej strony to jest bardzo coś potrzebnego, no bo jesteśmy nomadami, nie mamy tych miejsc yy, swoich stałych, nie zawsze pracujemy w biurach i tak dalej, no ale z drugiej strony nie chcemy zawsze siedzieć w domu, bo to w domu często, nie wiem, yy, sąsiad wierci, szczeka pies i yy, jednak chcielibyśmy... Poza tym są badania na temat tego, że ten gwar, o którym wspominałaś na początku, ten background... Yy, Pomaga w pracy. Mm -hmm, mm -hmm. Wiecie co, wydaje mi się, że jesteśmy w momencie takiej trochę transformacji, takiej może zmiany narracji, bo początkowo było tak, że y, to było normalne, że po prostu w tej kawiarni się pracuje, ale w momencie, jak ta skala tego już się zwiększyła, to gdzieś tam, tak jak powiedziałaś, pojawiają się te strefy, y, ale często y, na przykład ja się z tym spotykam, że gdzieś tam brakuje może takiej komunikacji i. Ostatnio miałam taką sytuację, że na moment wyjąłam komputer, a totalnie nie miałam pojęcia, że tu nie można coś mm -hmm. tam i od razu jak byłam tam schaltowana. <laughs> mm -hmm, mm -hmm. e i ja to rozumiem, ale właśnie jakaś taka komunikacja, tak, edukacja to, by edukacja. to mhm. jest ważne. I wydaje mi się, że jakby obie strony muszą gdzieś tam dotrzeć do siebie na nowo, bo teraz jesteśmy, wydaje mi się, w takim momencie dość spornym, który jest zrozumiały, bo po prostu skala tego wzrosła, ale jednocześnie na przykład widzę, że na świecie pojawia się ogrom takich coworkingów, które funkcjonują jako takie te kluby towarzyskie, kawiarnie, i tam ta. Ta przestrzeń coworkingowa tak łączy się płynnie, właśnie, czy to z restauracją, czy z kawiarnią, ale jest to jakby nazwane wprost, więc wydaje mi się, że po prostu jeszcze chyba jakiś taki musimy przeczekać ten moment, ale jednocześnie właściciele kawiarni powinni zadbać nad taką komunikacją, narracją, otwartością i też zrozumieniem tego, bo, bo no świat się zmienił. Pandemia zmieniła, ta hybrydowość życia, hybrydowość pracy spowodowała, że, że to już jest takie normalne zjawisko i, i my się nie możemy obrażać na siebie nawzajem, tylko musimy jakby znaleźć Padaj wspólne mhm. rozwiązanie, które gdzieś będzie zrozumiałe i jasne dla wszystkich stron, ale wiadomo, potrzeba czasu, aczkolwiek ja tutaj widzę, widzę jakby dużą szansę, że to się gdzieś uczy. Jest dużo mhm. chyba, już pojawia się, pojawia się coraz więcej rozwiązań, które pozwalają sobie jakoś tą sytuacją radzić w taki właśnie nie sposób na zasadzie wyrzucania i, i zwracania nie uwagi i tak dalej, tylko na przykład, nie wiem, hasło do Wi-Fi działa przez godzinę i dodawane do rachunku, na przykład. Nie? Na przykład, Albo tak, to wydaje mi się w, fair. Byłam w kawiarni w Dubaju, w której po prostu była informacja, że, że masz, nie wiem, właśnie chyba godzinę i musisz wydać 20 dolarów, żeby korzystać mhm. ze wszystkich możliwości, więc. Em, tak, to, co mówisz, to moim zdaniem jest turbo ważne, żeby jednak klient wiedział, czego się od niego oczekuje. Może nie? to, to nie jest mm -hmm. tylko tak, że, my, że klienci mają oczekiwania, ale mm -hmm. są jeszcze czasami też właściciele kawiarni mają oczekiwania i warto, żeby je Tak, dokładnie. Jakby takie jasne reguły, że przychodzisz do kawiarni i wiesz, czego się spodziewać, że po prostu jest win-win dla obydwu stron. Wydaje mi się, że, że, że w takim kierunku to idzie, bo tak jak powiedziałam, świat się zmienia i, i my już tego nie cofniemy. Jesteśmy mm -hmm. w takim momencie, że, że po prostu musimy nauczyć się tego funkcjonowania. Razem. Zaczęłaś mówić trochę o tym, że nie wszędzie kawiarnie się, spra się sprawdzą jako takie first place, jako, jako dodatek. Co twoim zdaniem jakby wyklucza miejsce? Jako, że gdzie to się nie sprawdzi? Co, co nie zadziała? Tutaj może bym nie mówiła konkretnie gdzie, tylko miejsca może gdzie tego klimatu nie będzie. Czymkolwiek jest klimat, ja nie chcę tutaj nazywać, że musi być konkretnie to i to, ale miejsca, w których po prostu wejdziesz tam i stwierdzisz, że no jakby... Coś tu nie gra, że OK, mogę tutaj mm -hmm. obejrzeć to, co jest w danym butiku, ale żeby zostać na kawę, może właśnie taka zbyt duża kameralność. Mm -hmm. I bo no, tak jak powiedziałam wcześniej, my, jednak te kawiarnie dają nam taką trochę może anonimowość, a w momencie, jak jesteśmy e, w jakiej, jakiejś przestrzeni, która nie jest tylko, jest jakby dodatkowo kawiarnią, no to tutaj już też się, powiedzmy, zmieniają te relacje, Re, relacja jakby klient, y, klient-sprzedawca, y, a, a tak jak w sumie zaczęliśmy mówić, jak wchodzimy do kawiarni speciality, no to od razu jesteśmy od, na takiej jakby stopie przyjacielskiej, mhm. a wchodząc do, do jakiegoś concept store'u, no Chyba, że się znamy. To już mm -hmm, może jest taka mm -hmm, bardziej mm -hmm. przyjacielska. Ale właśnie brandy próbują te relacje zmienić, nie? Chcesz, mm -hmm. mówią ci cześć już teraz, jak wchodzisz, a nie dzień dobry, nie? Albo... No tak, ale często ty chcesz jednak dzień dobry powiedzieć. <grym> tak, tak, <grym> tak, 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 tak. <grym> Więc ja, no... Mówię, nie chcę tutaj wykluczać nic. Przede wszystkim ważne jest zadbanie o taką jakąś, o taki jakiś vibe, żeby tam był po prostu taka przestrzeń, że faktycznie stwierdzisz, że chcesz się tej kawy napić, albo po prostu stwierdzisz, że dobra, to wezmę ją na wynos, ale nie wiem, wygląda, że oni ogarniają tą kawę, więc tutaj ją zamówię. To zjawisko jest na razie, można powiedzieć, dość świeże i niszowe. Czy myślisz, że to przejdzie do mainstreamu kiedyś, będzie po prostu standardem zawsze i wszędzie, czy raczej? Będzie to coś wyjątkowego w niektórych miejscach, bo inaczej straci swój sens. Myślę, że to będzie przechodzić do mainstreamu i. Tak. To trochę takie tak. mainstreamowe I że, rzeczy, i że... tylko to nadal jest w takich, wiecie, gdzieś albo w takich flagowych Kilka sklepach, mhm. w takich. Tak, tak. Te, myślę, że większość flagowych butików, najróżniejszych w świecie, no to ma kawiarnie, też pokazuje sztukę lokalnych artystów, więc gdzieś tam mają takie, takie wspólne cechy, ale myślę. Myślę, że z czasem to się zacznie pojawiać, że po prostu w centrach handlowych te e, sklepy będą próbowały nas jakoś zatrzymać, bo to tak naprawdę chodzi o to, żebyśmy jak najwięcej czasu tam spędzili. Tak, odpoczęli i mogli na nowo tak, I nową mogli jak dalej. Dokładnie. Kupować. Albo tutaj, e, tutaj możemy iść na zajęcia jogi, ale po jodze tutaj jeszcze możemy, albo przed jogą możemy mówić. leginsy kupić. Mm -hmm, nie? Mm -hmm, więc, mm -hmm. e, więc myślę, że to no przede wszystkim ma to związek z tym e, z tą potrzebą budowania tych nowych doświadczeń z klientem. Jakby do Docierania do niego w coraz to kolejne sposoby, co yy, jakby okej, okay, jak najbardziej, tylko w momencie, tak jak powiedziałeś, jak to już będzie w każdym miejscu, no to już nikt nie będzie na, na to zwracał mhm. uwagi, i myślę, że jak się w tym momencie tu spotkamy, to już o zupełnie innych rzeczach będziemy rozmawiać. Mhm. A no to może porozmawiamy trochę o innych rzeczach, o tym o generalnie, jakie są um, trendy w gastronomii ogółem, że co się będzie um, pojawiało nie tylko w, w, w kontekście hospitality i restauracji, ale co będzie się pojawiało w kontekście jedzenia i picia ogółem no na pewno w kontekście picia no to musimy powiedzieć sobie o tym takim trendzie na no low czyli po prostu napoje bezalkoholowe albo z niską zawartością alkoholu no trend jest ogromny i powiedziałabym że Rośnie z ogromną prędkością, ale nadal jakby to, to nie jest taki trend w mainstreamie, nie? Okej, okay, wejdziemy do jakiegoś sklepu i, i, i widzimy, że takich tam, nie wiem, alkoholi zero jest coraz więcej, ale, ale to nie jest jakby jeszcze taki kluczowy trend, ale y, wiele wskazuje na to, że to się cały czas będzie rozwijać z tego też względu, że na przykład Gen Z oni, oni bardziej zwracają uwagę na swój well-being, na swoje zdrowie. E, gdzieś tam alkohol już nie odgrywa takiej. Roli dla nich jak dla wcześniejszych e, pokoleń, także oni na pewno będą tym motorem napędowym, który będzie, będzie to napędzał, więc też wszystkie jakieś e, wina e, bezalkoholowe to będzie cały czas rosło. Zwłaszcza, że te brandy często są. E, no takie cool. Takie, że mm -hmm. po prostu. spicy, wszystkie tuszki. Tak, 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 dokładnie, że to już są takie rzeczy bardziej przekminione, które po prostu chcemy spróbować, bo to jest też coś innego. E, ale jakby ciągnąć ten wątek dalej, ale może trochę od innej strony, to też jest taki trend, że w ogóle będziemy zwracali uwagę na to, że na przykład przychodzimy do kogoś i nie przynosimy mu wina, tylko przychodzimy z fajną oliwą. Mhm. Przychodzimy z jakimś takim, albo, albo z jakimiś, nie wiem, przyprawami, czymś, co jest takie nieoczywiste, ale na przykład jest to oliwa, którą, nie wiem, przywieźliśmy z Włoch, albo którą kupiliśmy... Na jakimś lokalnym bazarku. Są też ogromne rodzaje prezentów. Prezenty z podróży, które są do jedzenia. Tak. I, i to też ma związek z tym, że, że taka, że wracamy trochę do jedzenia w domu, do takiej kultury. Wspólnych kolacji, które już nie muszą być jakieś takie, wiecie, wykwintne i wielkie, tylko po prostu nawet mogą być tematyczne, ale grunt, żeby spędzić je ze znajomymi właśnie w tym świecie prawdziwym, odłączeni od telefonów, tylko żeby właśnie właśnie gdzieś tam sobie ten czas miło spędzać. Aczkolwiek z drugiej strony, no, chodzenie do knajp no, to jest nadal taki ważny moment do spotkań, bo mimo wszystko nie każdy też chce gotować. W domu. Nie każdy też umie. Nie każdy też umie, wiadomo. I mm, myślę, że to, to jedzenie w domu jest też odpowiedzią na ten taki no, kryzys, który mamy. Ekonomiczny aktualnie, ale z drugiej strony wychodzenie do knajp już tak mocno weszło w krew i, i to jest często takie oczywiste, że no, umawiamy się w knajpie ze, ze znajomymi, także to jest, wydaje mi się, coś, co, co z nami zostanie. No a knajpy też kombinują. Knajpy też próbują popapy i, i jakieś różne ciekawe połączenia to, to też już, już jest bardzo często spotykane i, i And. Uh Powiedzmy, już nas nie zaskakuje jakoś bardzo, aczkolwiek też nie jest to jakiś taki wiodący trend. Mhm. Więc więc tego jest coraz więcej pośród tych marek takich świadomych, ale myślę, że tu jeszcze jest dużo do ogrania, fajnie. Najpierw przyjęły też trochę ten efekt szminki, nie? że jakby jeśli przychodzi kryzys, to nie wydajesz na te wielkie, znaczy na te najdroższe rzeczy z sektora premium, ale tą pomadkę drogiej marki sobie kupisz. To tak samo chyba jest z, z restauracjami, że no, najwyżej nie kupię sobie tych tam, nie wiem, drugich butów, ale pójdę do knajpy, zrobię zdjęcie jedzenia i, i to będzie ten mój moment luksusu, nie? Tak, moment luksusu, moment tej takiej mikroradości, moment takiego może czasu dla siebie, zwłaszcza, że też knajpy no, zmieniają cały czas menu, no może cały czas nie, ale jakby często, więc... więc. Sezonowość. I e, tak, tak, ta sezonowość, która nas przyciąga i mówi, a zobacz, no, no są knedle, no jak na knedle nie pójdę, więc a jest zjezień, więc trzeba" dokładnie, więc y więc no, takie też próbowanie i, i też no, knajpy coraz częściej będą się otwierać na to, żeby e, przyciągać swoich e, klientów nie tylko wokół stołu i wokół jedzenia, ale też, żeby proponować inne rozwiązania. Więc to też będzie podobna historia jak e, z kawiarniami, aczkolwiek w kawiarniach Speciality jest to mimo wszystko łatwiejsze, żeby. To nie mogę sobie wyobrazić jednak restauracji w, w jakiejś knajpie, znaczy w jakimś koncept bo m, przede wszystkim wszystkim zapach, po drugie jakby A, też nie, poziom. A, co, ja miałam na myśli bardziej typu, że cenie, merch może być nie, jakiś jasne, zrobiony. <laughs> myśleć, czy, czy w czy przyszłością Fair places mogą być restauracje, ale tak wy wychodzi mi, że jednak, że jednak nie. tak Ewentualnie coś, gdzie jest tylko pieczywo, ale, ale nie, no nie albo wiem. Albo nigiri, albo mochi, albo, oh, dobra, już wchodzę na jeden. Ale tak, no, wydaje mi się, że kawa jest takim bardzo sexy produktem, który mm, tworzy ten miły zapach, który może się łączyć łączyć z tym takim y, produktowym, nie? że on mm -hmm. w żaden sposób nie, y, nie zmienia twojego odbioru produktu na jakby, no, tylko jest jakby y, działa na plus, nie? że po prostu jeszcze twoje zmysły o Jezu, kawka, więc. Mm -hmm. A o czym powinni pamiętać y, ludzie tworzący first places, y, znaczy tworzący kawiarnie w koncept y, w storach, czy, czy w innych miejscach, y, żeby to zadziałało, żeby nie przesadzić, żeby, y, żeby ludzie tam po prostu się dobrze czuli? Myślę, że warto, jeżeli już mamy miejsce, które, które funkcjonuje, poobserwować, kto jest naszym klientem, żeby to były działania w odpowiedzi na to, kim jest nasz klient, a nie, że nam się wydaje i coś zrobimy i po prostu okaże się, że to, nie wiem, się nie spina. Musimy też na pewno zwrócić uwagę na to, co jest gdzieś w naszej okolicy, żeby ani nie, nie powielać, ani, ani żeby to nie były jakieś takie rzeczy zupełnie oderwane. Jednocześnie wiadomo, bądźmy otwarci, eksperyment. Tak jak powiedziałam wcześniej, inspirujmy się tym, co się dzieje po, poza naszą branżą, bo to może być dla nas w ogóle świetna inspiracja. No i bym powiedziała, że to przede wszystkim ta kwestia budowania społeczności. Skupmy się na tym, w jaki sposób możemy tę społeczność przyciągnąć, żeby po prostu ludzie chcieli u nas spędzić ten czas i żeby to nie był taki czas wymuszony, tylko taki autentyczny, fajny, przyjemny. I też ja cały czas będę powtarzać to takie wspieranie odłączenia się, czyli po prostu nawet położenie gdzieś telefonu na bok. Coraz więcej pojawia się takich różnych projektów, które wspierają to odłączenie. Na przykład bardzo podoba mi się jedna z kawiarni w Tokio, która na wejściu ma, ma taką ładną, taki, taki ładny regał, gdzie odkładasz do szufladki swój telefon i jednocześnie wyjmujesz karty, które wspierają cię w, w rozmowie z osobą, z którą jesteś. Mhm. Wiadomo, zakładamy, że, że gdzieś tam te tematy do rozmów są, ale to może być coś takiego innego, coś nowego, więc na, na pewno to tak takie wspieranie w tym, w tym odłączeniu się i po prostu no, w takim życiu, w, w, tym, w, tym, w tym świecie offlineowym. Bym, bym powiedziała, że żeby nawet to robić świadomie, po prostu, żeby to tak nie było gdzieś z tyłu, tylko po prostu no, wszyscy jesteśmy zmęczeni tym światem cyfrowym, mhm. więc jakby. Pomóżmy sobie. I może tak już na koniec, czego Twoim zdaniem kawiarnie mogą się uczyć od tych konceptów odzieżowych i nie tylko? A czego te koncepty od kawiarni? No Koncepty mogą od kawiarni na pewno uczyć się tej naturalności, tej tak, aut autentyczności, takiej autentyczności, żeby, żeby to były takie miejsca bardziej na luzie i takie mhm. bardziej dla człowieka, żeby to też nie były muzea, gdzie mhm. po prostu każdy się boi czegokolwiek dotknąć, tylko po prostu, żeby to były takie e, fajne, naturalne przestrzenie. No Myślę, że to jest najważniejsze. A w drugą stronę muszę się przyznać, że nie Mi wiem. Mi do czy... głowy przychodzi jakiś taki cross-selling, no. właśnie merch, jakieś takie rozsprzedawanie. Tak, tak. No właśnie, sprzeda mm -hmm. Bo moim zdaniem kawiarnie często mają problem z takim e nawet jeśli sprzedają rzeczy z spółki, to nie myślą za bardzo o merchandisingu na przykład, mm -hmm. nie myślą o tym, w jakiej odległości od kasy te rzeczy powinny się mm -hmm. znajdować. Tak, jasne. I tak, dalej, to, no. tak, masz rację, żeby po Mamy prostu świadomie marketing. to robić. Taki no, tak. Taki, taki, no. Ale, ale właśnie, żeby tak, myśleć, co jeszcze można w tej kawiarni zrobić? Że e, okej, okay, już, już mamy jakiś merch, mamy, e, mamy jakąś półkę z kawami, ale co jeszcze? Bo, bo, bo zawsze się coś znajdzie. Wiadomo, nie możemy przegiąć w drugą stronę, ale, mhm. ale, ale szukajmy. Myślę, że ta jakby otwartość, to szukanie, inspirowanie się to jest najważniejsze, żeby, żeby próbować i też chyba zmiana, żeby nie było, że po prostu ktoś przychodzi do nas od kilku lat i widzi cały czas te same produkty, tylko szukajmy, bawmy się, żeby po prostu cały czas tego klienta móc zaskakiwać. I z tym poszukiwaniem Was zostawiamy. Dziękujemy bardzo. Maja Musznicka-Janiec. Dzięki. Dzięki. Coffee Spot Polska. Dzięki. Agnieszka Bukowska i Mateusz Derkacz na kolejny odcinek podcastu zapraszają w sobotę. Więcej o przewodniku Coffee Spot Polska przeczytasz na stronie www.cofispods.pl oraz na Instagramie. Nagranie i produkcja Studio Plac.